Witajcie, witajcie w najnowszym odcinku serii Kapiowy Stan Łysu. Dzisiaj jest koniec października, a ja jestem na łowisku Leśniewo u Huberta. Dzięki Hubert za zaproszenie. Super fajna woda rzutowa. Jesień jest tego roku po prostu przezajebista. Jest tak cieplutko. Chodzę w krótkim rękawku, a mamy godzinę 15. Jest już ryba na macie. Zanim zdążyłem to nagrać dla Was przywitanie, to już zdążyłem złapać kurczę rybę. Nie jakąś wielką, ale jest. Kurde, fajnie, cieszy, coś się dzieje. No cóż, słuchajcie, w tym filmie nie będę tu jakichś wielkich mądrości kurczę słał, ale chcę Wam pokazać, co się dzieje na przykład z PV-ką, ze stawem podczas rzutu, jak wpada do wody, jak pracuje ta PV-ka, czy się wcześniej troszeczkę wcześniej nie odkleja, jak spada na te 1,5 metra wody, jak tutaj jest, a może właśnie tak jak powinno spada, bo to jest taki, wiecie, dużo takich dylematów, a w tym odcinku między innymi właśnie to odkryję, pokażę Wam też życie podwodne Leśniewa, co tam się dzieje, czy dużo się ryb kręci, czy dużo drobnicy, może jakieś drapieżniki, kij wie, pokażę to nam dopiero 4 dni łapania. Na sam koniec chciałbym podziękować Wam wszystkim za naprawdę miłe komentarze, za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że lajkujecie. Naprawdę sami wiecie dobrze, że na YouTubie to jest bardzo ważne, bo to podbija, pozycjonuje kanał. A chciałbym dotrzeć do jak największej ilości osób i dzielić się moją wspaniałą pasją, wręcz lifestylem, bo to nie jest dla mnie hobby, to jest lifestyle. Także no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na odcinek. Lecimy! Słuchajcie, mega sprawa jest, naprawdę kurde świetnie. Zawsze robię tak, że jak przyjeżdżam na łowisko, raz, dwa razy składam namiot, a dopiero potem wędki. Dzisiaj zrobiłem to na odwrót, jak zobaczyłem tą ilość spławów na wodzie, mówię kurde nie, pierw idą szybciutko wędki z PV-kami, a dopiero biorą się za sprzęt i nie pomyliłem się, bo jak widzicie przed chwilą, piękna rola, bez żadnych zastanowień. Mamy kurczę prawie listopad, no jest kurde 29 października, ryby są naprawdę rzeźkie, gibkie, zobaczcie jaka jest pogoda, no i jest rybka, jest to jakiś kolos, ale kurczę, jak to mówi nogi nugasek,
już śmierdzę śluzą, a to jest najważniejsze w naszym zajebistym lifestyle. Rybkę szybciutko wypuszczam do wody i trzeba zestaw przerzucić, kurczę, póki jest dzionek, łapać każdą chwilę, bo się kończy sezon, kurde. Dzień dobry, dzień dobry. Piękny poranek, jest godzina około godziny 10, jest po prostu rewelacyjnie ciepło. W nocy było jedno branie, ale na własne życzenie spieprzyłem je sobie. Ponieważ były trzy pociągnięcia, takie klasyczne piknięcia z Foxa, właśnie za to kocham te sygnalizatory. Gdzie jest rolka? Dokładnie wiem, co się wydarzyło. Było pociągnięcie i opadł, lekko wrócił, praktycznie wrócił do swojego miejsca hanger. Wyciągnąłem zestaw i się okazało, że był haczyk tępy. Dosłownie wywiozłem, zawsze na każdym kroku mówię o tych haczykach, pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie. A ja wczoraj szybko, nie, wieczorem już była szarówka, szybciutko przerzuciłem zestaw, nawet kurde. Przyznam się bez bicia, nie sprawdziłem haka, bo wątpię, żeby przy braniu haczyk się stępił. Bez jaj, nie? Także musiałem wyrzucić zestaw z tępym hakiem i no i co? No i w dupę. Zdarza się, po prostu się zdarza i tyle. Generalnie zaraz pokażę Wam, jakich używam przyponów na ten wyjazd. Bo zawsze sobie robię, mam te swoje kombirgi by stan i staram się używać blotu Triga, ale tym razem nie, tym razem będę łapał na D-Rigu, a dokładnie na Kick D-Rigach, takie fajne gumeczki, pewnie wiecie, to Korda robiła, teraz to też robi Avid, tylko po prostu Avid od Kordy się różni tym, że bardzo łatwo się to naprawdę montuje, tam nie trzeba pociągać żadnymi jakimiś cążkami i tak dalej. Generalnie jest wszystko to samo, nie? Tylko mówię, no to jest ta różnica, że rzeczywiście ta gumeczka tam się tam łatwiej wchodzi na te haki. No i przynęty tutaj wczoraj miałem dwa brania i trzecie w nocy i wszystko było na kulkę D21 od Huberta z Fantazy. Ten D21 to jest taki, to jest zapach tego lubczyka magii, to jest taki, kurcze, stara gwardia pamięta sekret agent Roda Hutchinsona i to jest dosłownie praktycznie to samo. No i to teraz mi dłonie, czuję nawet teraz dłonie, bo właśnie jeden zestaw przygotowałem sobie do przerzucenia. Także pokażę Wam zaraz resztę zestawów i bierzemy się za rzucanie do wody na nowy PV-ek. Więc ja się skupiłem się na Woftersach. Tutaj akurat mamy King Corna z Fantazy. I tutaj właśnie używam takiego, tym razem D-Riga, ale na tak zwanym D-Kickersie, tak? On się fajnie charakteryzuje tym, jak mówiłem Wam we wcześniejszej nagrywce, więc tu się nie będę za bardzo rozwodził tym, że bardzo łatwo ta gumka tutaj, tak, ta część bardzo łatwo wchodzi nachodzi na oczko, nawet jeżeli to jest haczyk jedynka czy gruba dwójka, tak te zwane haki snagi, które są tam grube i ciężko przechodzi. Mówię, no tutaj tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy między innymi D-Kickersami, jeżeli chodzi o kształt, no bo tu się nie da nic zmienić, tak? Chodzi po prostu o to, że tu się łatwiej to przez to oczko przechodzi, ale spójrzcie, fajna, naprawdę świetna konstrukcja, bardzo fajny pomysł na takie D-Kickersy. Jak ktoś nie umie wiązać D-Riga, ma problem z tym, a ktoś może powiedzieć, jak można nie umieć zawiązać.
ludzie nie umieją zawiązać nawet dobrze przyponu, a co dopiero o zrobić porządnego D-riga, pentel D-rig. To jest właśnie jeden z zestawów, a drugi zestaw używam sobie tutaj właśnie z kuleczka D21, która na razie, która ten zapach, ten właśnie Tomaki daje na razie wyniki. Wszystkie trzy branie, które były do tej pory, to jest właśnie na to D21, tylko tym razem tutaj mam, użyłem sobie Slip D-riga. Także też fajna sprawa, bardzo łatwy przypon do zawiązania, Slip, no i oczywiście na kombi rigu. Trzeci zestaw, jaki użyję, to dam tutaj, pokażę, użyję łamańca, tylko na sztywniaku, tak, łamanego sztywniaka, tutaj ładny dylik. I tutaj dam łamańca i założę jakąś kuleczkę, jeszcze nie wymyślałem jaką. Może dam dwa łoftersy czosnkowe, o, dam dwa łoftersy czosnkowe, zobaczymy jak czosnek reaguje, skoro ryby reagują fajnie na przynętę taką jak magi, taką przyprawową, taką ostrą, to może właśnie taki czosnek też będzie fajnie działał na ryby. I tyle, nie? Zapalam. Odwracam kulkę. Patrzcie. Gaszę. I robi się taki czubek. Czekam chwileczkę. Wynie palec. Pyk. O, mamy super korek. Nie ma opcji, żeby to spadło. I gotowy przypon na wywózkę. Tfu, rzut. Tutaj rzucam. Ale kamera zarejestrowała na pewno, co się wydarzyło. O, szlak by trafił. Strzelił przypon, jak to się stało. Kończy się druga doba zasiadki. Na razie nie jest źle, ale jest też kiepsko. Bo dwa razy dałem dupy, że tak powiem. Byłyby trzy ryby na macie, ale centralnie to spieprzyłem. Raz, kiedy widzieliście to branie z Water Wolfem. Do tej pory jeszcze nie wiem, co tam się wydarzyło. Wy jak to oglądacie, to już wy wiecie, co się tam wydarzyło, a ja dopiero będę wiedział, jak do domu wrócę. Ale no, strzelił przypon pod gumką. Ewidentnie moja wina. Gdzieś po prostu zarzuciłem zestaw z uszkodzonym przyponem. No, zdarza się, tak? Także kurczę, na razie siedzę z tą jedną rybą, która po 10 minutach, może 15, mniej więcej, strzeliła w zestaw. Ale od tej ostatniej ryby, która w nocy tam wzięła, nic się nie dzieje. Generalnie jest totalnie cisza, spokój, nawet nie widać za bardzo spławek. Jeden zestaw mam tutaj koło z lewej strony, przy takim wielkim kamieniu jest. Tam Hubert mówi, że zawsze ryby lubią sobie tam coś odwiedzać, tą miejscówkę, więc tam sobie zanęciłem. Przyłożyłem dwie rakiety i decyzja jest taka, zestaw zostaje do samego końca. Albo coś weźmie, albo go po prostu w poniedziałek zwinę i koniec. Nic, nie, w ogóle go nie będę ruszał. A kolejnymi dwoma kijami będę po prostu co 2-3 godziny, dwie to nie, ale co 3 godziny będę po prostu nowymi pofałkami przerzucał, albo jak będę obserwował i zobaczę jakiś wreszcie spław w zasięgu tutaj rzutu mojego stanowiska, to po prostu w tym kierunku majtnę pfałkę i tyle. I więcej tu nic nie będę kombinował.
I mam nadzieję, że coś przez następne, nie wiem, cała sobota, niedziela, trzy nocki, poniedziałek, coś się jeszcze wydarzy. No bo dzisiejszy dzień trochę mi na nosie gra. Ale tak to jest, no. Wczoraj się jeszcze rybka spawiała w miarę, dzisiaj jest słabo. Także nie pozostaje mi nic innego, właśnie za chwileczkę dwa kije przerzucę, jest godzina właśnie czwarta, w pół do piątej, więc za jakieś pół godziny jeszcze raz przerzucę sobie zestawy i zostawię już je sobie totalnie na nockę i zobaczymy, co się będzie działo, i tyle. Chciałem jeszcze jedną fajną, ciekawą rzecz pokazać. Na tej zasiadce nie używam normalnych zestawów, tak jak klasycznie używam helikopterowych, tylko tym razem używam zestawu z klipsem bezpiecznym, ale z fajnym montażem. To jest taki fajny montaż firmy Avid, powodujący to, że przyjrzyjcie się, ciężarek jest montowany tutaj na klipsie. I w momencie, kiedy zamontujemy przypłon, tutaj na szybko z łączka zakładamy go, tak, jest tak zmontowany i tak wygląda zestaw. Ale po zaczepieniu przypłonu, tą gumkę wprowadzamy w ten tutaj rowek, że tak powiem, dociskamy gumeczkę czymkolwiek, żeby ona tam fajnie weszła, i tworzy nam się takie coś. I w tym momencie zestaw już jest zestaw jakby centryczny, ale nawet nie do końca, ponieważ kiedy za przypłon łapie ryba i zaczyna ciągnąć go, to nawet nie jestem w stanie go w tej chwili, mam haczyk wbity w palec, umieszczony grot haczyka na palcu, zobaczcie. O. I nie jestem w stanie go podnieść tutaj, ponieważ sprawia mi to ból, bo się już bardzo, bardzo mocno docina. Fajny ten zestaw jest, powoduje bardzo szybkie zacięcie ryby. Szybsze niż zestawy centryczne i helikopterowe, czy tradycyjne zestawy bezpieczne, gdzie ten ciężarek po prostu jest tutaj w ten sposób, wisi. Tak? Ale plusem tego jeszcze jest to, że po prostu ten ciężarek bardzo łatwo ma tak właściwości lepsze niż centryczny, ale centryk nam nie spadnie, a ten ciężarek nam spadnie tutaj z klipsa podczas holu lub ryba, jak się urwie, będzie mogła się z tego uwolnić. I na tej zasiadce tutaj sobie ten zestaw używam. Ćwiczyłem już zestaw, próbowałem nie rzucać daleko. Spokojnie 120-130 metrów rzucałem tym zestawem. Nie widziałem jakiejś naprawdę diametralnej różnicy między rzutem tym zestawem, a zestawem klasycznym, helikopterowym, czy z klipsem, na klipsie bezpiecznym. Wiadomo, helikopterem rzucimy dalej, Gemini rzucimy dalej, ale w większości przypadków mało kto rzuca dalej jak 90-100 metrów. Tak? Tak mówię o takim przeciętnym karpiarzu. Także ten zestaw jest świetny do zacinania ryb i bardzo, bardzo taki uniwersalny. Ok, będę teraz robił test. Sam jestem ciekaw, z kamerą. Zestaw, tak jak zawsze rzucam, czyli PV-ka, kulka w tym wypadku tutaj jest żółty Kinghorn. Zestaw
tak zwane montażem takim tym Avida, czyli ta gumka tu wciśnięta jest w ciężarek. Taki zestaw zaraz poślę z kamerą do wody. Sam jestem ciekaw, jak to fajnie, jak to... Wiele razy zadajemy sobie pytanie, tak? Jak ta PV-ka tam gdzieś spada, jak to się układa, czy czasami się nie rozpuszcza podczas dotknięcia wody, te nitki nie puszczają. Wiadomo, wszystko zależy też od firmy, jaka tam PV-ka jest, nie? W tej chwili to jest PV-ka z AliExpress. Także zobaczymy, jak ona się tutaj spisuje, jak to pracuje, a może się uda jeszcze nagrać branie. Chociaż wątpię, bo naprawdę ryba bardzo kiepsko współpracuje. Tak czy siak, jedziemy z koksem. Kamera już włączona, pracuje. Jeżeli chodzi o samo nęcenie tutaj na Leśniewie w tej chwili, mamy październik, niby jest ciepło, jest gorąco, jest naprawdę woda jak na tą porę roku jest wręcz ugotowana, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, bo jest naprawdę świetna pod każdym względem temperatura. No właśnie pięknie się spławił karp.
jako akurat nie w moim łowisku. Przyjąłem taktykę taką, że dosłownie 4-5 rakiet z drobnym peletem, troszeczkę łubinu, troszeczkę dosłownie, troszeczkę takiej, bo to jest taki party blend, łubin, trochę tej pszenicy i bobik. I takim czymś bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, w sumie 4-5 rakiet i to tak nie w punkt, tylko bardziej tak, żeby tylko gdzieś tam się to rozsypało. I na tym kierunku rzucam PV-ką właśnie, taką jak wam pokazałem, przygotowaną, która będzie dobrze pracować i będzie znęcać tą rybę. Także co przygotowałem? To jest to. Drobny pelet, to jest między innymi aler plus pelety smakowe, które się będą rozpuszczać w ciapkę, bo aler, musicie wiedzieć, nie rozpuszcza się w ciapkę, tylko jest nawet do 12 godzin i dłużej jest stabilny pod wodą, on nabierze wody i jeżeli drobnica go nie obeżre, to on po prostu będzie leżał sobie na dnie w postaci takiej jakby takiej gąbeczki. Do tego przygotowałem sobie mieszankę alera, którą wcześniej zalałem sobie D21, żeby właśnie takim był, taki miał zapach przyprawowy, a aler ma bardzo fajne właściwości absorpcyjne zapachu. Do tego mieszankę alera 2 mm, bardzo drobniutkiego. No i wspomniany wcześniej party blend, czyli łubin, pszenica i bobik. I takie coś sobie lekko blenduję. Mówię, 4-5 rakiet i nic więcej. Naprawdę totalnie nic więcej nie sypię. Nie ma nic piękniejszego jak jesienna zasiadka z mega zajebistym ogniskiem na wypasie. Takie rzeczy tylko na Leśniewie mogą was spotkać. A tu właściciel uśmiechnięta japa, ale nie widać go. A, no tak, to jest za ciemny w porównaniu do tego, do ogniska. Człowiek, no nie będzie nic widać, człowiek latarka. Ale zajebiste ognisko. Uwielbiam ten klimat, nie? Taki właśnie do tego. I piękna dziedzica nos. Jesień, kurwa, naprawdę taka ciepła, super sprawa. Teraz kiełbachy wiadą. Kurwa, można było tych pyrów wziąć, nie? No, jaki macie. Kurde, zajebista sprawa. Mega mi się podoba. Uwielbiam. Na razie chwilę nie dokładam, jak się pali. Nie, on zaraz złapie to, w końcu złapał, tak jakbyśmy rozmawiali, nie? Że, no, że tak. Chyba coś nam pięknie dopieka. To jest właśnie klimat, nie? Wieczoru, kurwa. Oczywiście nam klimat wieczorny spierdolił pan z kombajnem od kukurydzy. Generalnie było pięknie, była cisza. Stanisław, przyznaj się, chciałeś po prostu przyczepę kukurydzy. No, to jest inna bajka. Nie masz broń, chciałeś zasypać. No, dokładnie. Można było od razu właśnie, podjechać do niego. Ma pan, kurwa, kwintal pszenicy, znaczy kukurydzy? To bym lekko chciał na zestaw posypać. Dokarmić trochę. Bajki chyba nie wyjdzie. Nie. Biega sobie. Coś ciągnie, jakąś gałąź. Chodź, fajkuś. To jest klimat, kurwa. Stare czasy się przypominają, się jeździło tak jak mówisz na ryby i smażyło się kiełbachy. Ziemniaków to nie robiłem. Z ojcem robiłem ziemniaki za dzieciakiem. Jak za bardzo leniwy jest teraz, weź teraz te ziemniaki tu rób, kurwa, nie? Potem czekaj. Ja też innego nie robiłem sobie. Co? Tylko zawijałem je w folię aluminiową, obrane ładnie, z olejem, z przyprawami do ziemniaków. Powiem ci, petarda. Nie, no też tak. Ja normalnie nogę zrobiłem, nie? Wrzuciłem to sobie w ten żar. 40 minut poszedłem, wyjąłem. No, to do kotletów jak znalazł. Nie, można. Ja to tam leniwy akurat. Mówię z ojcem jak za dzieciaka. W ogóle jesteś leniwy. Nie, aż tak, to nie. No dobra, trochę. Generalnie mam wszystko w dupie. Oprócz mojej kiełbaski w tej chwili. Jak ona wyszła? Zobacz, klasa Stanisław, klasa. O kurde. Tak jak powinno wyglądać. Niam.
Wygląda jak ten penis murzyna przypalony czarny. Ja się trochę dam jej tam od drugiej strony. Nad tym żarem. Jakiś gówniarz, kurde, ale coś jest. Kurwa. Nie jest. Nie jest. Kurwa, dziwna ryba. Zapierdziała jak pojebany w tą stronę tutaj. Idzie patus jebany. Dobry, dobry. Chyba daj no mi gumowce moje. Gumowce? Nie. Nie dam. Czekaj do wody na bombę. Dawaj, dawaj, dawaj. Idę, idę. Chcesz komuś zejść. No kurwa, przerzuciłem akurat wędkę. Słyszałem właśnie. Ustawiłem kurwa ten. Ustawiłem, jak się nazywa. Ustawiłem ją, ustawiłem kamerę do nagrywania. Pojechało, słyszałem. Patrzę, jedzie, mówię, nie wierzę, kurwa. No, było najpierw w dół, to ryba w ogóle poszła. Kurwa, spadła, kurwa. D21! Magiczna kulka. Ona się cieszyła. Jeśli chodzi o zestaw z PV-ką, tak jak mówię, na razie sprawdza się ta kula D21, ten Secret Agent. Świetnie to pachnie, więc żeby podbić ten efekt tego takiego, ten, no Magi ma ten zapach taki mięsny, taka przyprawa jest taka, nazwijmy to, taka dosyć mięsna. Więc dobrze jest na przykład sobie fajnie taką PV-kę dopalić jakimś płynem. Więc żeby podbić ten zapach D21, biorę sobie Deep. On jest, kurczę, nie dość ma ten fajny aromat tego Magi, tego Secret Agenta. Naprawdę zarąbiście, pachnie. To jeszcze jest bardzo dużo w nim dodatków, jak płynne pokarmy, białka, cukry. Więc dobrze jest sobie taką właśnie PV-czkę zamoczyć. O. I z czymś takim pierdyknąć do wody. Nie ma opcji, żeby to nie zadziałało. Nie ma opcji. Naprawdę. Świetne to. Dłużej taka PV-ka też będzie pod wodą pracowała. Ona się będzie dłużej rozpuszczała. Będzie wypuszczała ten aromat D21. Super sprawa.
A coś tam mamy. A jakiś klipek, kurde. No. Klipek. Na Kingcorna widzę strzeliło małego. Świąteczniak. Chłopie, co ty tu robisz? Co ty tu robisz na takim zestawie? Po coś tu przyszedł. Wariat. Chodź no Kaziu, idziemy do wody. Chodź, chodź. Chodź. Już. Ja mam wariat jak cholera. No. Uciekaj. Mocny zbliżę. I pomału dobiega koniec mojej zasiadki. Właśnie sobie piję wieczorną kawę. Wyjazd z jednej strony jest naprawdę udany, a z drugiej strony jest mega, mega pechowy. 5 kontaktów jak do tej pory z rybami. 2 takie naprawdę, 3 takie najbardziej ciekawsze. Pierwszy, że po 10 minutach od wyrzucenia zaraz był strzał, który dawał naprawdę mega nadzieję na to, że te ryby będą się bardziej psocić. No i kolejny strzał gdzieś po 3-4 godzinach. To jest najciekawsze, bo była zamontowana kamera wideo, która zarejestrowała wszystko, co się tam wydarzyło na dnie. Jeszcze nie wiem dokładnie co. Tak jak napominałem, dowiem się dopiero jak wrócę do domu. A jak ja to nagrywam, to wy już będziecie wiedzieć, co się tam wydarzyło, bo to będzie już na filmie. Ale no, nie chcę do tego już wracać. Strzelił przepłon, jest moja wina, gdzieś jakiś uszkodzony zamontowałem, bo to nie ma takiej możliwości, nie ma takiej ryby, która po prostu zerwałaby przepłon od tak, nie? No i ja po prostu założony był uszkodzony przepłon. Tam rybka, potem kolejna rybka w nocy była, spadła podczas brania. No i wczoraj, kurde, nieodżałowana ryba, naprawdę tu już na Leśniewie są już fajne ryby. Już naprawdę często się łapie ryby 20 kilo, 16, 18 kilo, więc już jest fajnie jest, więc widać, że to łowisko już zaczyna mieć coraz większy potencjał i naprawdę warto tu przyjechać i zapolować na tą grubą rybę, fajne 5 hektarów wody. Świetna, naprawdę fajna, spokojna, kameralna woda i co najważniejsze przy dzisiejszych jakichś wariacjach cenowych, co się dzieje na łowiskach pod tekstem inflacja. W cudzysłowie, idą ceny tak w głowę, w górę, że to się po prostu w pale nie mieści. Nie chcę jakby do tego jakoś mocniej wracać. Każdy to jest decyzja właścicieli łowiska, ich sprawa i tyle. Nie mi to oceniać. Tak czy siak, ryba była fajna. Akurat był hubert podczas holu. Widać było, że ta ryba w ogóle nie wbierała żyłki, tylko po prostu szła sobie po swojemu. Cały ten mój key amplify był mocno, bardzo, bardzo mocno wygięty. Już w połowie wody, co słyszeliście, 2 razy soczyste Q, bo myślałem, że ona już wtedy zeszła, a ona się po prostu przepięła. Czyś było jak haczyk przeskakuje, że się przepina. No i potem jakieś, nie wiem, 10-20 metrów. Ciężko powiedzieć. Opił się już. Akurat wtedy nie nagrywałem na kamerze tego, a on się po prostu wypił. Także został mi jeszcze wieczór. Może z wieczora coś się wydarzy. No i nocka. Generalnie na tą noc całkowicie zmieniam taktykę, bo co pokazała nocka i chłopaki tam z 12 mieli kurde ryby. Ja uparcie próbowałem łapać w miejscu, w którym miałem też ryby, ale jednak widać, że to one pojawiały się bardziej w nocy, no przepraszam, w dzień niż w nocy. Więc dzisiaj taktyka jest taka, że wszystkie ręce na pokład i pod markę, w którym dzisiejszej nocy miałem takiego bączka z 2-3 kilo,
Ale był, czyli ta ryba tam jest, tak? Bo tutaj te ryby to nie jest, znaczy, że jak złapałeś dwójkę, piątkę, to znaczy, że tylko tam w tym miejscu takie są ryby. Nie, nieprawda. Między tymi rybami też są duże ryby. One po prostu chodzą tutaj fajnie z wiatrem, więc wszystkie ręce, jak to się mówi, na pokład. Pod ten marker oczywiście w odpowiednich innych odległościach. Duża PV-ka. I będę łapał na same pojedyncze waftersy te D21. Bo no kurczę, to jest silny zapach, to jest naprawdę bardzo mocny aromat. Jak ktoś nie wie, jak smakuje, jak pachnie ten zapach, to tak jak mówiłem, niech powącha sobie Magi. Więc to tak to silnie pachnie. Tylko że PV-eczki sobie zamoczę troszeczkę w tym dipie, żeby on po prostu, jak widzieliście on na filmie, tak fajnie po prostu ta PV-ka się rozpuszcza, a on jest na tyle taki gęstawy, że on po prostu osiada przy tym i tą rybę nęci tym aromatem. Co będzie? Zobaczymy po tej nocy. Jeszcze jutro, mówię, tak gdzieś do 14-15 siedzę, więc mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego położę na macie i wam pokażę. Jak nie, to po prostu tak się skończy tylko wyjazd na dwóch niedużych rybach. Dwóch rybach z fajną historią. I tyle, nie? Że dopijam sobie kawkę w słońcu. Październik tego roku jest po prostu zajebisty, jest po prostu rewelacyjny. Ciepło, świeżo, cudownie. I jeszcze jak słyszę słyszę lecące klucze żurawi, gęsi. Taką właśnie złotą polską jesień kocham. Po prostu jestem zakochany w takiej polskiej złotej jesieni. Te liście opadające, to wszystko, ta cała taka złota polska jesień. Kocham ją naprawdę.